Dobra. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co jak, chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. No, no jest na podstawie serialu ta gra, ale ją rozwinęli na szczęście. W stosunku do serialu. No, serial był taki sam, ale gra widzę jest lepsza, no, zdecydowanie. Widać, że tutaj ktoś pomyślał i wykorzystał tą historię z serialu, żeby zrobić porządną grę. No to mamy znowu. Muszę pamiętać o wypędzeniu zarażonych spod ogrodzenia. Po raz trzeci w tym miesiącu tak wielu z nich gromadziło się przy ogrodzeniu i przewracało je. Oczyścić ogrodzenie. Release the Kraken. Amunicja. Oszcze. A mogę ulepszyć ręki? Nie. Ciekawe jak będą ulepszyć ręki. Pewnie z kolcami będzie, co? Mógłbym sedło tylko wziąć, ale nie wiem, czy to jest lepsze. Jeszcze raz. Tap. Też. Konwoi. My gdzie jesteśmy? Nest. Save. O. A, zabraliśmy tą mapę. No to może się przydać. Proszę, jak się przewietrzę, to wrócę, spokojnie. Jak się przewietrzę, to wróci. O. Damy w szachy. Hej, umiesz to grać? Tak. Kiepski za mnie szachista. Zawsze chciałam się nauczyć. Hey, co powietrze? Garry Kasparow, łapy precz od szachownicy! Będą Roshi Siri? Garry kto? Nieważne. A to co? Rozdział czwarty. Zwiększona trwałość ostrzy. Ostra krawędź. Dzięki odpowiednio zaostrzonej krawędzi potrzebna jest mniejsza siła do zadania cięcia lub przykucia, a także zwiększona zostaje trwałość ostrza. Lepszono ostrze. O! Ciekawe, a po co mi to? To ja pomyślał, że ostrze tnie lepiej, nie? A popatrz, a jednak. Znaleźliście co trzeba? W drogę. Skoro tak mówisz, Bill, to idziemy. Dobra, idziemy, Eli. Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Okay. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko. Najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś, Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Miałeś co do niego rację. Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego. Śmiało, bierzcie co chcecie. Tak, bierzemy. Zauważyłem grupę łowców, która podeszła niebezpiecznie blisko miasteczka. Na szczęście zostali przegonieni przez kilku zarażonych. Ku pamięci. Pozmieszczać więcej znaków ostrzegawczych. Muszą wiedzieć, że z tobą nie ma żartów. Hmm. O, chyba możemy ulepszyć ten. Nie, bo to taśmy potrzebuje. Kurde. Taśma pieprzona. A może ostrze bym sobie mógł zrobić. Nie, bo to też taśmy potrzeba. Jezu, czemu tej taśmy nie ma? Taki deficytowy towar, taśma. To by się spodziewał. Najpierw zrobić zapaść taśmę. Trzeba się przeszukiwać, może taśmę znajdziemy. Tutaj to seraj taśmę najwyżej, a to chyba się nie przyda. Coś mi się plątał tym razem. No i gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Ta szczeniara? Spierdalaj. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz? Też się lubią. Moja druga kryjówka, a raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się? Bill, na... proszę. Jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie miasta.
Ale w ogóle... Niestety roi się tam od zarażonych. Dlatego potrzebujemy więcej broni. Ale w ogóle bycie grubym 20 lat po apokalipsie zombie to naprawdę oznaka niezwykłego bogactwa. Siema Christian Omen. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Bardziej. Jeden jest w środku. Właśnie miałem. Spokojnie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie o Tess. Myślałem, że stworzycie nierozłączny duet. Jest zajęta. Tak, jasne. Coś mi się widzi... Że się poruszyłeś. Smacznego. Tak, coś w tym stylu. Smacznego. Okej, idziemy. Nieźle. Całkiem nieźle. Dobre. A może... Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie. Ty jesteś geniuszem. Przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Daj se siana, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadły. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowe akumulatory. Cholera! Zarażony! Ślad! Mamy to! Już powiem wam, że mi się trochę znowu zaczęła amunicja kończyć. Dobra. Jednak. Trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Takie proste przeoczenia potrafią się zepsuć. Zajebiste masz te swoje barykady, gościu. Trzeba będzie zabrać zapasy z magazynu i taszczyć do wschodniego ogrodzenia. Drugi raz. Bill! Jeszcze zaczął gadać do siebie. Tędy. Musi amunicję może? Czy coś? Zaraz przyjdę. Przestań na mnie chrząkać, typie. Znaczy nie widzę amuny nigdzie. Może z tych zombiaków gdzieś, ale nie wiem. Może któryś coś upuścił. Ale pewnie nie. No chyba nie. Ja to jak delikatny sarkazm, no. Bardzo delikatny. Ale żeś sobie metę wybrał. Mutanty przynajmniej są przewidywalne. Bardziej boję się niezarażonych. To ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? Nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem ją. Oni nie mają klucza. Tak. No tak. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu. W piwnicy. Okej. Okay. No to otwieraj, Bill. Dobra, zaraz. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi. Ale on hardy. Ale on hardy. Bierzmy graty. A. Co? Też co broń? Nie ma mowy. Joel, ja potrafię o siebie zadbać. A, nie. Na pewno. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak Tess zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądre. Nie, tylko to okienko. Przyjdź to.
Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Seksu. Do śmierci. Co? I wiesz, co zrobiłem? Zabiłem Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno, prawda. Jest dokładnie tak, jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie, Bill, stary. Odpuść. Czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Przeładował, to jeszcze jedno mógłby wrzucić peskę do środka. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym to pokazać. Pompeczka. Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. Co? Zaraz, gościu. Idziemy zobaczyć, co tam masz. Z tyłu schowana. Bo coś mi mówi, że... Deska, nie. Kurde, chciałbym sobie ulepszyć ten, ale nie mam tej taśmy cały czas. Jaki jestem boomer? Gorszy nawet jestem, gościu. A to jest moja najlepsza wersja mnie. Powiesz mi. Kurwa, kościół to jest. To jest moja najlepsza wersja mnie. Dobra, chyba będzie tym kościołem szli potem, co? A, zejdźmy na dół na razie. A, jest dużo zmienili. A to jak była ta cała, cały ten odcinek z Billem i z tym drugim, to... To ludzie pisali, że to zupełnie inaczej niż w grze jest. No i spoko. Widzę, że tutaj jest fajniej. Już mi się bardziej podoba. Oto... Gwoździobomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Gwoździobomba, bardzo sprytne. Bojam automatycznie, gdy w pobliżu znajduje się wróg. No dobra. Nie będzie truskawek? Nie będzie mamy truskawek, sorry. Co mamy z nimi zrobić? No tylko malinki. Co? Wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przegapią. Tak czy owak. Parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest. I ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Se odpuścił. Nie bać to. Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. No co jak co, ale oni te dialogi potrafią pisać tak, że one są przekonujące, nie? Te postacie naprawdę mówią tak jak ludzie, a nie? No i co? A no tak, jakiś ponadziewany ten... Gwoździami. Dobra. Okej, to działa. Przyświeca do wielu seriali i gier. Mówię nawet o grach, nie o serialu, bo w serialu to... Szczerze, tak se gadali jak gadali, ale jeżeli chodzi o gry, w Days Gone też były dobre dialogi i w... no... I w God of War chociażby, nie? Generalnie w tych grach Sony. Nie oszukujmy się, strzelba pompka, krewi myśliwski. Kurwa, coś... Co możemy zdobyć? Szybkość przeładowania. Luneta, dodaję lunetę do broni plus 20 powiększenia. Pozwala szybciej przeładować. Weźmy sobie lunetę. Nie, strasznie dużo nie kurwiłem, bez przesady. Rozmawiałem normalnie. Nie więcej niż ja, co? Pozwala szybciej przeładować. Ale na razie to zostawmy. Zobaczymy se. Shotguna. To mamy na shotgunie do zrobienia ewentualnie. Pozwala szybciej przeładować broń do szybko. 100%. Odrzut. Zmniejszy rzut przy wystrzale o 40%.
O, proszę, jaka kolba elegancka. Bardzo fajnie jest zrobiona ta animacja cała, modyfikacja tej broni. Nie jest to takie prostackie, że klikasz i już jest zrobiona, nie? O, wyciera na... Bardzo fajne. Bardzo fajne. Doceniam napracowanko. Mogłoby tego zupełnie nie być i nikt by nie zwrócił na to uwagi. A ponieważ to jest, to fajnie się na to patrzy. Nie wiem, czy ten łuk będzie spoko. W razie go nie ulepszajmy. Patrzymy jeszcze, czy tutaj nie mamy coś fajnego do zrobienia. Mieszka szybko strzelność broni. Pozwala szybciej przeładować broń. Przeładujmy. Zrobił 10 lat po przejęciu, że zacząłem praktycznie bez uzbrojenia. Nie no, miał pistolet ten profesor, no ale... Może po prostu nie miał możliwości noszenia innej broni oprócz pistoletu tam w tym całym obozie, nie? Pewnie tak było, że nie mogli sobie nosić, co im się żywnie podobało. O ile w ogóle mogli nosić broń. Ale pewnie mogli. Nie gram na padzie. Zacząłem grać na padzie, ale zmieniłem sobie. Znaczy zacząłem grać po tym klawiaturze, bo ja nie umiem z pada strzelać tak, żeby. Wiesz, żeby. Nie umiem strzelać tak spada dobrze, żeby mi wystarczyło amunicji, że tak powiem, więc gram na klawiaturze. Dobra. To żeśmy ulepszyli. Bierzemy sobie pompkę. 10 E, aby skorzystać z lunety? O Boże, to za bezsens, naprawdę? Dużo nie powiększa ta luneta, ale lepszy ryc niż nic, to mówią. Dobra, tutaj chyba wszystko. Zobaczę jeszcze, czy coś nie... A, leży coś. Widzimy, czy tu jeszcze coś nie ma. Chyba mogę sobie ostrze zrobić? Nie mogę. A, bez sensu. Tak, koktajle mołotowa mogę zrobić. Teraz sobie zrobimy też jedną. Dobra. Dobra, idziemy, panie Bill. Let's go, Mr. Bill. Trzymaj się, Szakran, papa. Przysięgam, jeśli zabrałaś coś mojego. Wierz mi, nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Joel, pilnujesz jej, tak? Okej. Tak, chudę tylko ten napadzie, dokładnie. Ej. Może na górę, nie? To szkoda. Myślałem, że zagram na organach. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i nie streamowaniem. Czatu wina. Oto wielka czatu wina. Czy to błagam mojego streamera największego z najjaśniejszym czołem. I innych słów oglądających. Błagam o przebaczenie, ponieważ nie kupiłem suba. Co? To nie jest konfesjonał, to mój pokój. Dobra, niczego nie dotykam, tylko... Ja się nie wkurzam. Nagle. Zagram. Grupka biegaczy aktywowała większość bomb na południu miasteczka. Trzeba zrobić kolejną rundę. Nie zapomnij oznaczyć na mapie wszystkich bomb. Powiem wam, że tutaj takie ich mieszkanie w jakimś mieście, gdzie to mają tam między budynkami jakieś tam pułapki podobione i tak dalej, to ma sens nawet. Dobra. Bo to, co zrobili w serialu z tym okrążeniem jakimś płotem w ogóle i tak dalej, to jest kurwa takie głupie. No chyba, że tutaj też tak jest, tylko jeszcze po prostu tego nie widziałem do tej pory. Eli, chodź. Patrzcie, jest szkoła. Okej. No jest. Lincoln High School. Przekonamy się. Let's go.
Co to? Płonie ognisko i... Ej, wcale nie musisz na to patrzeć. Ale widziałam gorsze rzeczy. Nie musisz patrzeć, ale lubisz. Na to wychodzi. Dobra. Bill, idziemy. Za tą bramą jest teren, którego nie znam. Robi się. Słyszeliście? Cicho. Staram się sens ich wszystkich zabijać, nie? No bo jakby nie patrzeć, to ich jest trochę za dużo. Nie mam aż tyle oszczy i wszystkiego. A niestety reszta osób tutaj nie pomaga. Tylko ja tutaj kurwa zabijam tych gamoni. Mógłby ten Bill, czy w ogóle mogliby pomagać odrobinę chociaż. Jakby tak zaczęli pomagać chociaż trochę, byłoby lepiej. Nie, zabiję wszystkiego, ominiesz. To właśnie chciałem tego ominąć jednego, to mnie wyczuł. Jak jest. Nie masz tak dobrze. Pierdolę. Przejście drzwi gry by John Wick, trochę tak. No chciałem ich ominąć, ale widzicie, no wyszło jak wyszło. Życie. A bo ja miałem przez tą bramę przejść. Zostawiałem, którędy mamy iść. Czekajcie, mam klucz do tej bramy. Super. Nie hałasujcie. Nie hałasujcie, no, teraz już nie będziemy Teraz to już pohałasowane jest akurat, więc nie ma problemu. Cóż. Spokojnie, spokojnie. Nie ma amunicji. To jest przejście?
czy nie? Ona może tu zginąć? Wiesz, te postacie to biegają jak gamonie za tobą. Nie wiem, może jak ją dopadnie któryś, to ją złapie, trzeba bo będzie uwolnić. Takie są mechaniki w tych grach, że jak zostanie złapana ta postać, co za tobą łazi, to musisz odstrzelić tego, ale... To teraz po cichu chociaż raz. No spróbuję, słuchaj. To naprawdę nie moja wina, że się nie udaje po cichu, wiesz? Staram się. Ja bym bardzo chciał po cichu, ale... Miałeś rację co do tego miejsca. Kasa komana w ogóle minę. Najlepsze to był Hitman w moim wykonaniu. I łazienka śmierci. To była piękna sprawa. Hitman i łazienka śmierci. Ale tam było trupów. Aż się nie mieściły. No cóż, życie. Kurwa, ile ich jest tutaj? Co my stąd idziemy? Do tego domu czy dalej tędy? Tędy chyba dalej, tak? Przeszedł. Już za rękę nie muszę chodzić. No to nie jest Plaktail na szczęście. Może my tutaj powinniśmy pójść, do tego domu. Bo tam będą jakieś... Tam pewnie będą jakieś fajne rzeczy. Kurwa, co tam się dzieje? Nienawidzę tego dźwięku już. Dzięki, Apczel. Straszne. Straszne, obrzydliwe. No starałem, nawet widziałem, rzuciłem ten. Nawet rzuciłem cegłówkę, żeby odwrócić uwagę. W ogóle strasznie kruche te cegłówki, jak rzucisz raz i... Ech, mogłem wcześniej rzucić. Albo wejść przez to okno i już, no nic. Mam nadzieję, że tu coś fajnego znajdziemy przynajmniej. Chociaż... Spróbujemy jeszcze raz, słuchaj, zrobimy jeszcze jedno podejście, okej? Okay? I tak. Ja spróbuję cię zadowolić, że tak powiem. Nie w tym sensie, wiesz o co chodzi. Spróbuję cię zadowolić, chociaż trochę po cichu zrobić, no. Sam bym chciał, wiecie, że jestem świetny w skradanki. Wszystkie. Jestem fantastyczny we wszystkie skradanki. O, proszę. To. Peter Mrozik. Peter Mrozik.
Tam ci jeszcze stoją? Nie. A bo to nie jest tutaj nawet, dobra, okej. No cóż. Tyle. Więcej rzeczy chyba nie ma. Chyba. Jedno ostrze mam, mógłbym go dziabnąć po cichu pod kordłą. O Boże. Prawdę. Babil, napierdalaj. Bill, zabij ją. To nie wyszło. Ej, ale powiem wam, że kurczę, ta amunicja Billa to jakaś trefna jest, nie? On w ogóle ich nie zabija. Nic za nic. Bill, masz z dupy tą amunicję, tyle ci powiem. Naprawdę. Gościu. Nie rozumiem. Co robić? Bill ma z dupy amunicję w swoim shotgunie. Tak ogólnie. Tak ogólnie to nie polecam. Co ty robisz? O! Może z łuku pokorzystamy od razu więcej przy okazji. Kto wie? Czemu tu każdy ma bieżnię? Kurwa, bilard. Tu mamy iść, czy nie? Bo tam jest jeszcze, ta, przez te drzwi pewnie miałem przejść, co? Chodźcie, bo tam jest jeszcze domek jakiś. Ameryka. Same grubasy mieszkają, tak? Muszą na bieżni biegać cały dzień. Ale akurat stół bilardowy. Fajna sprawa. Nie powiem. Batonik, świetnie. A, no tu byliśmy. Tu byliśmy, no to tam. Wychodzi na to, że tam. Jednak. Tędy. O! Łapka. Zablokowane od środka. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? Joel, ty zdecyduj. Kurde. A którędy indziej możemy? Może co, tym dachem niby? Po coś tu na ten dach można wlość, ale po co to nie wiem. No, dawajcie, pływa dla psa tam. Mówisz, Grzysiek? Coś takich mądrości, chyba znowu jakieś podcasty, inspirawki słuchałeś, co? Że taki mądry jesteś. Miałeś taki mądry z tyłu, z przodu, bo cię z tyłu zabraknie, gościu. Zobaczysz. Rób to bardzo ostrożnie. Oczywiście. Powinieneś dać jej broń. Okej, bie.
W domu jest więcej klikaczy. No i co? Nie było tak źle. O cholera. Więcej arciarzy. Nie wychylajcie się. Ostrożnie. Więcej arciarzy jest. Jak ja tam mam wejść niby? Obok nich. Nie ma nic do rzucenia. Jeden ostrze mam, więc mógłbym go wyjebać ewentualnie. Ale mógłbym go też ominąć właściwie. Skoro on sobie tylko stoi, bez sensu. Jeszcze jaki komputer. Nienawidzę ich. Dobra, nie gadaj, przecież się usłyszą. Na chuj to mówisz, ja też ich nie lubię, wiesz? Ale po prostu tacy są, tacy się urodzili, no. Nic nie poradzisz na to. Bierzemy śrubki. Chodź, Bill. Cholera, nie da się nurkować. No, oni już normalnie łażą, więc chyba się nie musimy. Domek na drzewie z Kevina. Jak się gra w The Last of Us lepiej niż na konsolce? Tak, zdecydowanie lepiej na konsoli. Ja na konsoli w ogóle nie działało, bo nie mam konsoli. Więc muszę ci powiedzieć, że na PC-cie jest 100 razy lepiej. No. Naprawdę nic tu nie ma? Na rowerach będzie uciekać. Bierzcie rowery i uciekamy. No dobra. Mi tu dziadka licznego nie używaj. Kuzyn. Hello cousin. Let's go bowling. It is me, Roman, your cousin. Jesteśmy bezpieczni. Chwilowo. Pieprzone mutanty. Nikogo nie ugryzły? Nie, jestem cała. Ja też. Dobra, idziemy. Nie. Jeszcze na górę idziemy. Halo? Pomóż mi z tą bramą. Jeszcze nie. Najpierw na górę. Bo to były drzwi. Schody na górę. Chcemy zobaczyć na górę. Najpierw polutujemy, a potem pójdziemy. O, proszę, szmaty. Same dobre rzeczy zostały. O, tablety. Dziwne, że tylko niektóre szmaty można używać, nie? Inne szmaty są, tutaj jest szmat milion, ale te są niedobre szmaty. Tamte są, o, jakaś książeczka. Dużo czytania. Miło na team up. 4 października. Już wiadomo, szkoła zamknięta do odwołania.
Czyli zaraza do czegoś się w sumie przydała. Nie ma szkoły, równa się nie ma prac domowych. Całkiem spoko. Tylko co zrobić z tym całym czasem wolnym? Spoko, to będziecie mieli ten, zdalną naukę. Z TVP szkoła. 5 października. Mama i tata się kłócą. Krzyczeli na siebie i szeptali równocześnie. Nie wiem, jak tego dokonywali. Wygląda na to, że mama chce, żebyśmy wyjechali do jej siostry, ale tata uważa, że tutaj jest bezpieczniej. Że zaraz nie dotrze do naszego miasteczka. 6 października. Tata ochrzanił mnie za słuchanie radia. Powiedział, że wygaduję tam same bzdury. Mama się z nim nie zgodziła i zrobiła dzielną minę, ale widziałem, że się boi. Oboje się bali. 7 października. Tata miał chyba wyrzuty sumienia po wczorajszym. Gadżet spał z nami w łóżku, ale tata nic nie powiedział. Wszedł, pogłaskał go wesną i wyszedł. Nigdy go takiego nie widziałem. 10 października. Wczoraj tata pocieszał mamę. Ciocia Karen nie żyje. Tata pocieszał mamę. Potem pocieszał ciocię Karen, a potem pocieszał jeszcze sąsiadkę. Coś takiego przynajmniej usłyszałem. Coś takiego przynajmniej usłyszałem. Przy śniadaniu wszyscy byli cicho, jakby nic się nie stało. Też siedziałem cicho. 15 października. Wpadł do nas oficer Jones i porozmawiał z tatą. Bardziej poszeptał z tatą. Dużo tego szeptania ostatnio. Później tata powiedział, że musimy opuścić miasteczko, że mamy pojechać do nowego domu i że wojsko nas ochroni. Mogę ze sobą zabrać tylko jedną torbę. Mama nic, tylko siedziała. 16 października. Nie można zabierać zwierzaków tam, gdzie jedziemy. Podjechaliśmy z gadżetem na obrzeża miasteczka. Zdjąłem mu obdorze i puściłem wolno. W drodze powrotnej tata mnie uspokajał, że nic gadżetowy nie będzie. Jego miejsce jest na wolności. Jasne. 17 października. Już czas. Tata mówi, że wrócimy, zanim się obejrze. Co za bzdury. Dobrze. Dzieciak. Go fight. Win. Cheer. Co? No? Tak. Ja... Chciałam cię przeprosić. O kurde. Za TS. Ty, więcej nie poruszę tego tematu. Ej, nie przejmuj się mną. Zajrzyjmy do Billa. Okej. Okay. Przepraszająca 14-latka. Istnieją takie? Siema, to jest Metrela. Dzień dobry. O! Dziękuję. To się przyda. No i co, Bill? A ty tutaj stałeś jak gamoń zamiast ten. Podnieść drzwi garażu z Billem. Dobra, dzięki za tą wspaniałą wskazówkę. Bardzo pomocną zresztą. No. Tak jak mówiłem, budynek szkoły wbita jest ciężarówka. Chodźcie. Okej. Okay. Jest ich tam kilku. Więc bądźcie cicho. Kilku? No trochę więcej bym powiedział. Przeładujemy sobie wszystko, bo będziemy na cicho to byli, wiadomo. A spróbujemy z tego łuku trochę podziałać. Może. Czy z prawej, czy z lewej? Z prawej może pójdziemy. Kurwa. Na cicho. Hashtag na cicho. Nie wiem, który nas widział. Szczerze. Ale... udało się jeszcze. Tak będziemy się napieprzać. Przecież standard, nie? Wiecie jak jest. Czaty.
Czy jak nie złapię, bo tych jest za dużo tutaj. Nie mam jeszcze żadnego tego. Nic do rzucania. Więc najgorzej. Że nie mam nic do rzucania. Na cicho. No cóż, ile mogłem, tyle zrobiłem, no. Ile mogłem, tyle zrobiłem. A teraz sobie trochę poniesie amunicji. Pół na cicho, tak. Tam, przy czym, generalnie ta mniejsza połowa była na cicho, jakby nie patrzeć, no ale słuchajcie. Jest jak jest, okej? Widzicie, że się staram. Ostatnia lepa była fajna. Cześć Nightwish, dzień dobry. Dobrze, że poszliśmy w prawo, bo tu nie było przejścia nawet. Ja to znać. Eli, uciekaj! Biegnij! Osłaniaj mnie! O, jak synchronicznie ładnie. Kurwa, prawie mnie. Było łatwiej niż myślałem. Ale na pewno jest ich tam więcej. Jak komu? Lepiej nie. Co sobie wylazły w ogóle, jak chciały? Wiem, że mógłbym się do końca wyleczyć, ale właściwie to może się i wyleczę do końca, czemu nie? Dobra, na fulla. Finisz bardzo cichy, no. Nie ma motki na cicho. Ta to ta motka by się ten rzadko kiedy przydawała. Ktoś zostawił drabinę na autobusie. Tak sądzę. Daję na górę i ci ją zrzucę. Bardzo dobrze, Eli. Sprytnie. Wbijaj. Dziewczyno. Wyrabia się pomału młoda, nie? Co by nie mówić. No, włazisz? Aha, muszę cię podsadzić. No to chodź. No jeszcze się uściąga, ale to potrwa przez nos w tym chujowym teatrem angielskim. No to spoko, jutro pograsz Nightwish, wiesz. Nie ma pośpiechu, wiesz. To nie da się zabić. Dzięki, Bill. I tak już dużo ludzi przeszło tę grę. 10 lat temu. Więc no. Nie ma co się przejmować. Grałeś na tym wcześniej, czy nie? Musimy jakoś dostać się do maski. W sensie na tej. W sensie na Gonzoli. Pewnie będzie tak, że będę musiał go bronić teraz przed tym. Znowu, no. Słyszysz? Szybko, mała! Dobra, to będzie szybka akcja. Bierzemy akumulatory i spieprzamy. O kurwa, napierają na płot. Cholera, zamknięte. Chodź, Bill. Otwarcie, szybko. Joel, tu jest wyjątka. To mam jebaniutki dopad jeszcze prawie. Cholera, dawaj. Kurwa!
A, to jak... Kto, kto nie wytrzyma? Bill, pośpiesz się! Ty to byłeś taki grzeczny, jak miałeś 4 lata, tak ładnie mówiłeś tylko, nie? No to jest moja. Bill, jak się idzie? Pusty. Co? Kurwa, jest pusty! Chłopaki! Tu dokąd teraz? No gadaj! Jak najdalej stąd! Dobra, zbieramy się. Przebili się! O, ładna szkoła. Ładny amerykański high school. Ciekawe, czy będzie musical jakiś. Tyłem. Dobra, za mną. Wydostanę nas stąd. Ciekawe, czy będzie jakiś musical. W high schoolu, co? Ona będzie strzelanina, o kurwa. Stop it. Chciałem wejść do tamtych drzwi. Czy my wchodzimy na górę, czy wchodzimy tam? Co jest, kurwa? Kurwa, koleś z góry spadł w ogóle. Jak ja mam tam przejść? Bez szans w ogóle. Biegnij, spiętałem, by uciec. Dobra, zginąłem. Powiesiło się? Czy chuj chodzi? Co się stało? Halo? Z łuku, a z łuku mogłem, ty rzeczywiście. Patrz. Halo? Gro? Podwiesi się, czy dead mamy? No tak jak widzisz. O kurde. Dzień dobry. Nie mogłem... Nie mogłem się dłużyć już w ogóle. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie ma tego. Znaczy, jak na wysokim poziomie. Na tym przetrwanie to było tam 2 strzały i nie żyłeś praktycznie, nie? Więc... A tutaj jakiejś tragedii nie ma na tym wysokim, wysokim. My jesteśmy w tym miasteczku Billa teraz. Znaczy, no... No tak, no jesteśmy w nim. Z łuku, nie? Spróbujemy z łuku. Tą sukę zabiliśmy. Idziemy.
15 teraz jest, a bo nie dodałem raz. Dobra. Kurde. Nie jest wcale tak łatwo. Powiem wam. Najgorsze, że nie można ich tak zabijać po prostu, tylko trzeba mieć te noże, nie? To jest problem. Tak naprawdę największy. Że trzeba mieć te noże. Tak to by się ich zaciukało jakoś w miarę. Mierę co 20 minut. A tego się nie da chyba zabić po prostu tym. Nie wiem, czy, czy on pada na jeden strzał z łuku, czy nie. Nie wiem, czy pada na jeden strzał z łuku. Ten klikacz. Sprawdzimy. Cóż z tego, że ja tu wejdę, jak tam jest klikacz jeszcze w środku. To bym też z góry zebrał chętnie, znaczy z góry, z tych schodków, no ale cóż. Nie mam do zrobienia jakiegoś mołotowa, żeby się... Albo ich bombą załatwić, rzucić ten, rzucić cegłę. Zawołać ich i rzucę im tą bombę, co wy na to? Spróbujemy? Weszło chyba średnio, ale... Kurwa. Co za unik jebany. Nie, nie pada na jeden strzał. Co zmieszane, a nie ostre? Tędy! Możemy przejść przez tę salę. Rysiu, ty lubisz tam na ostro. Weź pan zadowolony. Weźmy cegłę. Ja wbijam tu na górę, bo chcę to zebrać już. To się przyda. Tu coś leży, amunicja jakaś. Ja bym sprawdził ten, tą salę. No chcemy przez nią mamy iść chyba, tak? Z tego co rozumiem. Nawet jak leciałem szuk do końca. Nie wiem, może po prostu potem można go ulepszyć czy coś. Akurat łuku nie... Akurat łuku nie ulepszałem, więc nie wiem. Już? Stechła? Akurat łuku nie ulepszałem, więc nie wiem. To jest przejście, ale kurwa. Musimy się z nimi uporać. Ja pierdolę, no nowy przyszedł. Jebać cię pies. Właśnie nie straciłem, czy nie ma tych. I wszystkie strzały straciłem. Generalnie jest trochę kupsko. O, tu jest butelka. Się przyda. Będę muszę tezurę. Dziękuję. Staram się. Teraz dłuższą mam, kurwa. Może wreszcie pójdę do tego fryzjera. Byłoby było. W końcu, dobra. Tędy nie przejdziemy. Ale chciałem zobaczyć, czy coś tutaj nie ma. Czyli co? Z cichych broni to mam jeszcze tylko jeden ten. Jedno ostrze.
A może go z ostrza zdejmiemy, tylko musimy go zbutelkować. Tak jest dwóch. Jakbym tu rzucił i byśmy tam przeszli? Zarażony. Okej. Butelkę albo coś jeszcze jedną? Nie ma? Świetnie. Chuj, że go ominąłem, nie? Po chuju, że go ominąłem, no ale cóż. Tak bardzo się starałem. Dobra, tak trzymać. A, przynajmniej amunicji trochę zaoszczędziłem, więc nie jest najgorzej. Właściwie można by się wrócić i zobaczyć, czy tam nie ma czegoś w tym pokoju, z którego wylazłem. Co się wam tnie? Twitch coś tam chyba cuduje znowu, więc dlatego. Już tu dzisiaj pisał, że tonki subów uciekają. Odśwież i będą być ok. To jest butelka, super. Dobra, możemy iść generalnie, kurwa. Aż tak krucho jestem, mamo? No popatrz, do pistoletu mam 5. Do rewolweru mam teraz 2. Do shota mam 14 i do snajpy mam 6. No tutaj wygląda sprawa, że tak powiem, najlepiej, ale staram się oszczędzać tą amunicję, bo czuję, że się przyda. Więc co mogę, to z pistoletu robię. A gram na wysokim poziomie, na tym poziomie... Na tym poziomie przetrwania, to powiem ci, że tam była masakra z amunicją, nie? Tak ogólnie, bo praktycznie w ogóle z trupów nie było amunicji. Siema FM, dzięki za 44 miesiące subika. Dzień dobry, dobry wieczór, dziękuję bardzo. Ta barykada ich nie powstrzyma. Coś lepszego przyszło. O, właśnie coś takiego zostawiłem w shota. Eli, schowaj się! Zajmę się tym. O kurwa. Eli, nie zbliżaj się. O kurwa, zabiję mnie. Szybko poszło. Ej, ale najlepsze jest to, mogliby pomagać chociaż trochę, szczerze. Ktoś? Ej,
Wybuchnie teraz czy coś? Nie? Padło. O, Jesus. Co się stało temu dryblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak. Bardzo ładnie się nazywa. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej, ale czy możemy już kurwa stąd iść? Możemy kurwa, gościu. Tak miałeś być zajebisty Billy w ogóle, ale... Podsadź mnie, Joel. Podsadź mnie, takiego grubasa to ciężko będzie. Tu nie ma zarodników? Tu się wykluł, tak? Piękna sprawa. Cud narodzin musiał być przepiękny w tym przypadku. Dobra. Idziemy, ludziska. Dobra. Wskakuj. O, to jest zombie. Dużo zjadł ludzi. To jest grube. Joel, za tobą! Jezus! Kurwa! Kurwa, jak ja ich nienawidzę! Dobra, załatwiłeś ich, chodź! No super, nie mogliście mi wcześniej pomóc czy coś? Ja mogę sobie apteczkę zrobić? Nie mam oczywiście. Czoło mi od razu nie złapał. Odciągnij mnie! Przelakowanie hot doga z odlenu. Co chowo? Daj butelkę. Tych butelek nie można, te nie są do rzucania. Muszą mieć odpowiednie butelki. Żeby chłyt był dobry. Jesteśmy łatwym celem! To jest kolejna drabina! To jest drabina eskalacyjna bardzo siaka. Dobrze, że Bill spierdolił przynajmniej. My to tam whatever. Ale fajnie, że byli ludzie. Jesteśmy łatwym celem. Tu jest kolejna drabina. Jestem już za wami. Szybko, Joel. To nie zraskajcie z niskich szczebli, no. Wow, świetnie nam poszło. Super nam poszło, ekstra. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samą Z. A na dokładkę powiedz też, że nie teraz możesz sobie zalić do tego, to nie ma nic wspólnego. O kurde. Co, znasz tego wisielca? To ta sprawa. Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. A, czyli jednak nie umarli razem, kurwa, w łóżku, tak? Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryzień. Wie tu. I... Chyba no było, tylko że... Chciał się zmienić. Nie jest to tak przedstawione jak w serialu, szczerze, z tego co widzę, więc... No, trochę inaczej. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Rusz tyłek. Okej, Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Ja będę spadał czyli zaraz. Jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Teraz uciekam. Świetny wystarczy pomysł. Na dziś. To ty chciałeś planu B. Ja wolę tego Billa zdecydowanie. Ten Billy się wydaje spoko. I co myślisz? Nawet. Wbrew pozorom. Ellie też jest lepsza. Joel jest jak Joel, nie? Ale...
Ellie się wydaje dużo fajniejsza niż w serialu. Jezu, to wszystko moje rzeczy. I Bill też, jak na razie. O, teraz już moje. I co? Po prostu zwiniesz mój sprzęt i uciekniesz? Tak. Tak, Frank? Tak. Tak właśnie. Przeszukaj dom. Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Dzięki. Dobry pomysł. Powiedzcie, jak będziecie gotowi to skończyć. Dam ci znać. O. Trubki. Pewnie będzie można ulepszyć znowu sobie giwerę. Patrz, jaki zajebisty RTX. Mieliście? O, list. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo za bardzo się bałeś zapuszczać ten region miasteczka. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość twojego, tego gównianego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. A ten głupi akumulator, o którym wciąż nawijałeś, zabrałem go. Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Zginę, próbując się stąd wydostać. Ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. Kurwa, to jest zupełnie inaczej niż w serialu. To jest totalnie co innego niż w serialu. What? Naprawdę? Wow, to teraz dopiero zaczynam rozumieć. Oh my god. Naprawdę? Dopóki nie grałem w grę, to uważam, że serial generalnie jest spoko pod tym względem, że tam pokazuje tą ich miłość i tak dalej, dbanie o siebie. Nie ma problemu z tym żadnego, ale patrząc na to, jak to wygląda tutaj, a jak to wygląda w serialu, to są dwie kompletnie różne kurwa rzeczy. No nie wiem, czy mi się wydaje, że ich historia jest pogłębiona w serialu, wiesz? Ja przynajmniej mam wrażenie, że ich historia w serialu jest w tym momencie totalnie miałka, sztampowa i zrobiona po prostu pod pewne założenie, że tak powiem. No. Teraz mam takie wrażenie. Na łóżku coś leży. A, batonik. No rzeczywiście, dziękuję. Więc pójdziemy, dałem mu list. Ja sobie zapiszę tutaj, bo dzisiaj nie będziemy już więcej grali. Jeszcze pójdziemy mu najwyżej ten. Damy ten. Tylko zobaczyłem, czy ja tutaj nic nie ominąłem. Ale chyba... Chyba nie. Chyba nie. O, chyba tak. Więc zamiast pokazać to tak, jak było w grze i tak dalej, to ktoś postanowił zrobić super odcinek o dwóch kochających się panach, nie? Co moim zdaniem... Bill, znalazłem to. No cóż. Pomyślałem, że powinieneś to zachować. Dobranoc, Hades, trzymaj się. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. Pieprzony debil. I szczerze... Idziemy? Zwróćcie jeszcze, znaczy ja nie wiem, czy to się inaczej w serialu rozwinie potem, czy jest to opowiedziane jakoś inaczej, ale zwróćcie uwagę, że tutaj ten ich przetrwanie jest dużo bardziej wiarygodne niż to, co się działo tam. Tutaj no mieszkają w jakimś mieście, tam są, nie wiem, porobili pułapki, jakoś tam żyją, nie wiem, nie mają kurwa prądu, nie mają win wyszukanych, jakichś kurwa truskawek nie uprawiają w ogóle. Ja pierdolę, nie? To w serialu to jest tak głupie po prostu już. Oglądając ten odcinek, potem jak rozmawialiśmy o tym kiedyś na streamie, to mówiłem, że ten wątek homoseksualny nie ma kompletnie żadnego znaczenia, no bo czy to jest dwóch facetów, dwie kobiety, czy chłop z babą, wszystko jedno, nie? Natomiast sam ten odcinek jest tak wierutnie głupi, że to jest ciężko oglądać. I to jest największy zarzut do tego odcinka, a nie to, że to jest dwóch facetów. To jest kompletnie bez znaczenia. Ale patrząc, jak to w grze wygląda, to w grze rzeczywiście wydaje się to wiarygodne, że oni sobie żyli w tym mieście, zostali, no, robili jakieś pułapki, nie wiem, szukali jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w serialu jest to idiotyczne wręcz. Jest to idiotyczne.